zacznę gościom, czyli dzisiaj tutaj z okazji święta naszego miasta, z okazji takiej wielkiej historycznej uroczystości, zechcieli tutaj Państwo zagościć. 6 czerwca 2014 roku to początek Dni Redy, to nietypowy początek, bo otwieramy nową siedzibę urzędu naszego miasta. Przywracamy świetność budynkowi, który ma blisko stuletnią historię. To kawał czasu, to budynek, który związany jest z tą ziemią. To budynek, który przez wiele lat służył jako szkoła, bo tutaj bardzo wielu mieszkańców Redy pamięta czasy, kiedy tutaj pobierali nauki, kształtowane były charaktery, czasami również byli w jakiś sposób karceni nawet. Dziś... Tu starosta nie chodzi, po szkole nie ma. Nie chodzi. Karceni wiąże się ze starostą. Otóż, drodzy Państwo, dzięki tutaj zabiegom i pracy bardzo wielu ludzi, ja przy podziękowaniach jeszcze o tym kilka słów powiem, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dla naszego miasta to jest rzeczywiście historyczny moment, jako że miasto liczy dzisiaj już 23 tysiące mieszkańców, miasto jest intensywnie rozwijającym się ośrodkiem aglomeracji trójmiejskiej. Miasto podejmuje coraz to nowe wyzwania, a do obsługi naszego miasta potrzebne było miejsce. To miejsce to jest ten urząd. To jest centralnie położony budynek związany z historią, z możliwością rozbudowy, bo taka jest niezbędna. I budynek, który jest związany z tradycją, z tradycją tutaj funkcjonowania Kaszubów w tym terenie, jako że jesteśmy na obszarze kaszubskim. Redzanie występowali przed Państwem. Redzanie to bardzo, i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to ważny, bardzo ważny element kultury i historii naszego miasta. Redzanie tutaj, w tym budynku przez wiele lat prowadzili próby. Jeszcze na dziesięciolecie zespołu Redzan byliśmy tutaj z panią burmistrz, świętując tę uroczystość. W tym budynku mieszkali również pierwsi nauczyciele, pierwszy kierownik. Mieszkała przez bardzo wiele lat pani Ludwika Kubrak. Ludwika Kubrak nie żyje, nie doczekała. Zabrakło miesiąca tego momentu, kiedy mogłaby obejrzeć ten budynek w lepszej kondycji. Drodzy Państwo, teraz przystąpimy do symbolicznego przecięcia wstęgi, aby urząd od poniedziałku, 9 czerwca, zafunkcjonował. Potem nastąpi poświęcenie, jako że zaprosiliśmy tutaj zacnych proboszczów z naszej parafii. Poświęcenia dokona infuat Albin Potracki. To kawał historii naszego miasta, również kawał historii związanej z funkcjonowaniem tegoż obiektu. A zatem proszę bardzo o przystąpienie do uroczystości przecięcia wstęgi następujące osoby. Do przecięcia wstęgi zapraszamy pana Krzysztofa Krzemińskiego, burmistrza miasta Redy, pana Kazimierza Okroja, przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie, pana Józefa Reszkę, starostę Wejherowskiego, pana wykonawcę Mariana Formela oraz panią Mariannę Stępkę jako przedstawicielkę naszych mieszkańców. Formela jest tutaj, pan Marian Formela jest proszony. Jest, wiem, że on tam jest. Sprawdzam, że to jest bezpieczne.
w ogóle. Pani Mariano, pani tutaj na centralnej części. Proszę bardzo. Proszę. Nie. Dawaj. A teraz poproszę czcigodnego infowata księdza.